Witam Was w poniedziałek 26 czerwca 2023 roku. Godzina 4:43. Ja robię plac koło Trynki. Wpadają całe 2 grosze, ale ja nie o tym. Z daleka widzę, coś tu leży. I niepokoi mnie, co to leży. Idźmy to sprawdzić. Wyglądało to dziwnie, ale już widzę, że to jest fotelik dziecięcy. Rozbebeszony. No dobra, a my lecimy dalej. Być może dzisiaj wyjdziemy do wody. Także jak widzicie, przed sezonem miałem większe utargi niż jak się wakacje zaczęły. Taki paradoks. Pierwszy plac oddał 2 grosze, także szaleństwo. Spójrzmy, ile tutaj wystrugamy nad Wisłą. Nie no, czegoś takiego nie przerabiałem jak żyję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć monet. Ta siódma. Spójrzcie. 2 złote, 2,20, 2,40. 2,60, 2,80, 3 złote. Także 3,10 z jednego dołka. No i widzicie, tak to jest. Na jednym placu 2 grosze, a na innym na bogato. Także mamy już 5 zł po tych dwóch placach. Jestem ogólnie w drodze na Bory Tucholskie, do miejscowości Grzybek. Miałem zamiar dojechać, ale w drodze zauważyłem taki obiekt. Niestety przeliczyłem się, gdyż obiekt ten jest trawiasty. Nie wiem, czy to ma sens. Jak już tu jestem, to tylko zerknę. Myślałem, że to jest piasek, no ale się pomyliłem. Szkoda. No i dobra, zobaczcie, ja jestem w miejscowości Grzybek. Po ilości śmieci w kubłach widzę, że było tu paru wypoczywających, a więc jest nadzieja, że coś zgubili. Kąpielisko jest fajne. Woda nieco opadła. Tu już widzę 3 wędkarzy. Zanim po drodze w wodzie, to zobaczcie, są to takie ławeczki. Tu leży wykrywacz. Daremny wasz trud. Pod takimi ławkami nie ma sensu używać piszczałki. Wystarczy samo sito. I zobaczcie. Już tutaj mam 22 grosze. Bo sygnałów to są miliardy, to nie ma sensu. Także zrobię tą i tamtą ławeczkę. Później zrobię to boisko i skoczę do wody. Pod ławkami wlazły jakieś groszaki, a boisko oddało zaledwie 42 grosze. Plusem tej wody jest to, że jest tutaj dosyć cicho i spokojnie. Nie ma tylu śmieci. Ale minusem jest to, że nie ma również fantów. Czyżby nikt tu się nie kąpał, nic nie gubił? Może i bieda, ale spójrzcie, jak pięknie. Tu sobie kaczuszki pływają, ptaszki sobie śpiewają. Ja stoję sobie po bandziuch zanurzony w wodzie. Jest cudnie. Nie chcę się stąd wychodzić. Polecam Bory Tucholskie. Jestem w miejscowości Grzybek. Taka tam niepozorna plażyczka. Wyjść co prawda się nie chciało, ale w końcu wylazłem. No i co? Krótkie podsumowanie. To jest część mokra dzisiejszej zabawy, a więc nieco śmieci, jakieś 70 groszy, a tutaj część sucha, czyli te dwa place zabaw. 6 zł. Całkiem kiepsko, ale nie o to chodzi. Liczy się relaks, moi drodzy. No i dobra, opuszczamy ten piękny ośrodek zwany Grzybkiem. Ale spójrzcie na te piękne okoliczności przyrody. Czy to nie jest cudnie? To jest trasa z Grzybka. Właśnie sobie chcę przejść, żeby wam pokazać, jak to jest pięknie. Jestem tu co roku i za każdym razem się jaram tym widokiem. Z obydwu stron jeziorko jedzie się przez taki malowniczy mostek. Coś pięknego. Czy tu nie jest cudnie? Powiedzcie sami.
Ale się cieszę, że mam tak blisko Bory Tucholskie. To mam rzut beretem. Jakieś 40 km i jestem w innym świecie. Serdecznie witamy na szlaku rowerowym imienia Bernarda Szychty. Czy tam Sychty. Szlak posiada długość 52,2 km i przebiega w obszarze powiatu świeckiego, łącząc jedne z ważniejszych miejscowości o znaczeniu turystycznym, regionalnym i lokalnym i tak dalej. 4:24, mamy kolejny dzień, a ja jestem na obiekcie, na którym jeszcze nigdy nie byłem. Tak, to wciąż możliwe, a więc zerknijmy, czy coś na tej małej dziewicy wpadnie. Obiekt nieduży, a więc i niewiele oddał. To jest taka ciekawostka, autko, a to jest jeszcze większe autko, taki Hummer. Niby sezon, niby miało być lepiej, a jest gorzej. Zobaczcie, cały plac oddaje 10 groszy. A tu bywało naprawdę na bogato. Spójrzcie, jak wschodzące słońce daje cień na bloki. Fajnie to wygląda. A jestem na trzecim obiekcie i jest równie pusto jak na pozostałych dwóch. Trzeci obiekt oddaje 31 groszy, a więc jest naprawdę kiepsko. Jest taki pad. W wodzie pusto, na placach teraz pusto. Co robić, panie? Muszę się wam pochwalić, że ostatnio byłem nad jeziorkiem w wodzie, bo nie wszystko nagrywam, jak już pewnie wiecie. I spotkałem bardzo miłych ludzi, Joannę i Darka. Serdecznie was pozdrawiam. Dostałem od was fajny prezent, srebrny hamerek. Muszę go zidentyfikować. Darek, podeślij jakieś info na temat tego sreberka, bo nie mogę nigdzie znaleźć. A ja tymczasem dokładam złoty z groszami i uciekał na kolejny obiekt. No tak coś czułem, że dzisiaj tu spotkam konkurencję. Zobaczcie, już ktoś tam śmiga z wykrywaczem na trzecim planie. Witam kolegę. A czy to jest legalne tak chodzić z wykrywaczem po plaży? Legalne. Cześć. Nie poszukuję zabytku. Nie, cześć. Dokładnie, dokładnie. Coś wpadło? No parę złotych wpadło. Cześć, widzę z legendem biegać. Patrz, kurczę, identyczna cewka, no patrz pan, kurczę. Ktoś tu chyba mnie ogląda, co? Się wygłupiam, nie, nie. Też oglądam. Także. Kurczę, ja dzisiaj teraz wpadłem tutaj dopiero 2 grosze, nie? Tu? Tu, no. To już zrobiłeś, nie? No tu byłem, nie? Ja tam kurczę, wiesz, teraz wolę. Nie byłem jeszcze na miejskie, tak. Pracę zabaw wolę, wiesz ci powiem, bo o wiele więcej tam wpada kasy, nie? Ja już dzisiaj też byłem na placach. Dużo nie ma, ale wiesz, jakieś tam. Wiesz, takie pierdoły. Jest Hummer. Drugie autko takie dziwne. I trochę kasy wpadło, nie? No dobra, uciekam, nie będę tutaj, wiesz. Nie będę ci robił konkurencji, nie? Wzajemnie. No i dobra, ja się z tą, słuchajcie, zawijam, bo nie widzę większego sensu, tym bardziej, że jest tu już konkurencja. To nie będziemy tutaj sobie przeszkadzać. Ja skoczę na szybciutko na dużą plażę. Jak co, to będę leciał dalej na placę zabaw. Nie wiem, czy widzieliście, kolega też ma legenda, też ma snajperkę. I identyczne sito, także ktoś tu się inspiruje chyba, co? I się nie chce przyznać. Żartuję. Na dużej plaży wpada 82 grosze. Ta dziesiątka taka mocno zdezelowana. I biegamy dalej. Buszuję sobie po boisku do piłki siatkowej i zobaczcie. Prawie 2 ziko wpada. Kolor złoty. Szkoda, że nie ze złota. Jaki tu spokój. Na. Nic się nie dzieje. No patrzcie, jak pięknie. Moja ławeczka grozy jest czysta. Jak na te standardy, wiecie, wcześniejsze. Kibelek się nie wylewa, więc jest dobrze. To co? Machniemy parę razy pod ławką samym sitem i zobaczymy. Pewnie, że nagubiono. Zobaczcie, 2 grosze. Ale spójrzcie na to, poważnie. Widzicie? Patrzcie, zetka. 5 groszy. I 1 grosz. Masakra. To jeszcze kawałek, tak jakby nie był łańcuszka. Szok. O. Nie trzeba nawet sita. No i dobra, w sumie złoty 19 z podławeczki. Nie jest źle. No i zaczęło się lato, zaczęło się zlecenia. Właśnie jadę, słuchajcie, pod Chojnicę, jakieś 100 km stąd. Jest zgubiona w trawie na placu zabaw obrączka. No, wczoraj została zgubiona, więc jest szansa, że jeszcze tam leży, albo ktoś się utrafił na oko. No, jak nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam nadzieję, że uda się.
tak jak ostatnio się udało z tą, która leżała na 5 metrach. Po drodze na zlecenie zobaczyłem taki obiekt i nie omieszkam go opędzolić. Zobaczymy, czy cokolwiek wyjdzie. Tak na szybko, jakieś 5 minut, zobaczcie, 32 grosze, a ja lecę dalej na zlecenie. Zobaczcie, ja już jestem w tej miejscowości, Nierzychowice, za Chojnicami. Spójrzcie, jaki fajny dworek tu jest, wow. Piękne, malownicze miejsce. Jest taka nieduża miejscowość, więc jest duża szansa, że jeżeli jest to miejsce się potwierdzi, że tam właśnie została zgubiona obrączka, to być może ją znajdziemy. Bo wiecie, w takich małych miejscowościach to tam dużo ludzi raczej się nie przewija, więc jest ogromna szansa. Tu się umówiłem z właścicielem obrączki koło tego kościółka. Cześć, Darek jestem. Witam, Sławek. Tam żadne panny sobie nie będzie mówić na pan. Żonie, że pan ma obrączkę, czekaliśmy. Mam nadzieję, że kurczę, no to fajnie, że to jest taka mała miejscowość, że tak no. Nie ma tego, ale jesteście pewni, że tutaj gdzie zgubiła, tak? W tym rejonie akurat. No to super, no, właśnie gdzie żona stoi w tym rejonie. No, no. Szczerze powiem, byłem na militariach tutaj w Chojnicy, w takim sklepie. No, no, no. I właśnie poleci z nimi. O, super, to miło. Ale kontaktu miałem, poszukaj tego, znajdzie, poszukam akurat. Mówię, może się akurat uda. Miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję akurat, ja mam nadzieję, że się znajdzie. To nie jest takie tanie. No dokładnie. Dobrze. Coś. Każdy sygnał będę sprawdzał dla pewności. A słuchaj, a masz na sobie tą drugą obrączkę? A daj mi ją na chwilę, więc zrobimy cwancek. Ja chcę sprawdzić, jak to bije, daj. Będziemy zaraz widzieli jakiś sygnał. Ja sobie ustawię wtedy pod ten, żeby omijać, wiesz, niepotrzebne. No piękny sygnał, poczekaj się, zobaczę na innych ustawieniach. To ci powiem, że gdzieś... No faktycznie, jest ciężko znaleźć jakieś panie, to nawet tej już nie widziałem. Nie to, naprawdę, to jest moment, nie? Ja ci mówię, że ciężko. No. Ja ci mówię, że jest ciężko. Zaraz, fakt, bardzo ciężko. Ty, ja ci powiem, jak ja położyłem, już się nie widziałem, nie? To jest taki bliż, że szkoda gadać. Jakby to się było na mojej trawie. Tak, tak, a tutaj trochę jest dosyć wysoka, nie? Tadam, dziękuję za uwagę. Spójrzcie, jest obrączka znaleziona. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie ma sprawy. Także jest. Dziękuję. Dzięki serdecznie. No i dobra, cała akcja zajęła mi 10 minut. Także super. Pięknie. Najważniejsze, że się udało. Ja jestem zadowolony. Zgubiciele są, mam nadzieję, też zadowoleni. Pozdrawiam was serdecznie i oby każda akcja się kończyła takim happy endem.